Dzień dobry! Ola jest z nami, proszę państwa. To ja, y, wróciłam z telewizji Republika. Y, byłam tam jako kret, y, pracowałam tam. Ale w ogóle w przebraniu kreta była tak, takim noskim. Takim... No to dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Ryłam tam y, norki. Posadzkę przeryła im posadzkę I po prostu. I dowiadywałam się różnie. No czy się dowiedziałaś? Uch, no uh. potem ci powiem. No okay. Potem ci powiem i przeanalizujemy to, czy mogę powiedzieć wam później, czego się dowiedziałam. Ale powiem wam, że po prostu tylnymi drzwiami wpuścił mnie Samuel Pereira, oczywiście. Oczywiście, że tak. I... Bo on jest podwójnym agentem. Tak, Samuel Pereira i jeszcze... Tak jak ja zresztą się okazało. I Rachoń, Rachoń oczywiście, Rachoń ją wpuszczał też, no wszyscy ją wpuszczali. Na plecach prostu, nie wniósł. Bo wyobraźcie sobie, że nie wpuścicie kogoś przebranego za kreta. No jak ja bym zobaczył kogoś przebranego za kreta, to od razu bym wpuścił. Nie, jestem w, ciekaw, ja jestem w chińskim horoskopie szczurem, a szczur wiadomo, wszedł, wszedł na plecach wołu. Tam się dostał. okej. Okay. W taki sposób. Na ten... Hiski, ten łą, to kółko. Słuchajcie, bardzo mnie rozbawiło to, że naprawdę w komentarzach jak powiedziałem o tym, że Ola, poszła do TV Republiki, to ludzie w to uwierzyli. No to jest ten komentarz? Gdzieś? Nie, komentarz jest. Ci pokażę komentarz. Uwaga. Komentarz. komentarz. Wtorek wiadomość od mojej mamy, jest tu moja, moja <laughs> mama. I nie powiedziałaś mamie, że masz nową pracę, tych ultaju. Na szczęście są papierki, z których dowiaduje się newsów. To jest wiadomość od mojej mamy. Moja mama, przypomnę, ona nie mieszka w Polsce, nie wie, czy jest Telewizja Republika. No Pozdrawiam cię, mamo, bardzo gorąco. Yy, nie pracujesz w Telewizji Republika. Tak, nie, yy, nie. to to było tak, że ja po prostu prowadziłem sam odcinek i dlatego tak powiedziałem. Słuchajcie, Nie to... możesz mówić mojej mamie nic, bo ona ci wierzy we wszystko. A ona teraz to ogląda. Kurde, i teraz no i się spalił żart, żebym coś zrobił. No, nie. Dobra. E, to są papiery rozwodowe podcast, moi drodzy, wracamy. 121 odcinek przed nami właśnie się zaczyna e, i go pokomentujemy trochę. To jest wasz ulubiony duet Maciola. E... Ja tak już nie będę mówiła, e, bo Maciek wziął e, po prostu i gwałcił nasze nie przywitanie, y, dając je na tacy najpierw te demo, a później drugiej swojej współprowadzącej Izie y, i ja się z tym Ale ja nie, nie zgadzam. Na tacy, ja się bo nie po zgadzam. Pierwsze, z tym po pierwsze po pierwsze bardzo proszę y, nie przedstawiać się tak jak my się przedstawiamy bo to jest nasze przywitanie i ja sobie tego nie życzę. Po pierwsze. to, to jest jakaś ja a ja, ma, ma, ja, maciula Co to No ma i znaczyć? właśnie Co o to, to chodzi. Znaczyć. To nie jest maciola. Jacula-Maciula to jest coś zupełnie innego. Nie to nie jest mi połączenie, e, połączenie dwóch, te, e, dwóch tych rzeczy. Mm -hmm. To jest, zresztą powiedział, że powinniśmy się nazywać Jacek. To tak jak całowanie się to nie jest zdrada, nie? No, zależy z kim, no. Z e... nie, na przykład. No dobra, z Izą, no to ona powiedziała, że Izula i Maciula. Jeszcze może być Krzysiula-Maciula. E, też dobrze brzmi, Krzysiula-Maciula. He's got a dick. To nie, jest temat, to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. Absolutnie nie. Dzisiaj będzie komentarz. Dzisiaj będziemy komentować. Tak. Dzisiaj będziemy tym kanałem komentarzy, który się kończy. Tak. Kanał komentarzy się kończy. No właśnie. I teraz uwaga tak. Ja, ja to odpowiem. To pytanie już oczywiście było zadawane wielokrotnie. wielokrotnie i od jakiegoś czasu coraz gęściej jest mhm. zadawane też Tylko widzisz, bo musimy wziąć pod uwagę, co jest tak naprawdę kanałem commentary. Co jest brane pod uwagę, bo gdzieś tam nawet e, dochodziły do mnie słuchy, o, jak commentary. What is a commentary co? What? What? channel? Co? Channel. Channel. Widziałem gdzieś zestawienia, że ludzie wrzucali do commentary lakarnuma i naruciaka, na przykład. No bo oni siedzą i komentują. E, to nie jest, komenty, to nie jest commentary, komenty. to jest absolutnie nie, nie ja o to wiem, chodzi, to jest nie. bardziej ja chciałam... reaction. To jest, tak, ale nam chodzi tutaj o komentary, komentary takie. Tak i dlatego chcemy... W e... No właśnie, chcemy tu... Ś... No czego? Świnki... Świnki Nie, ale też postaci z bajki, bo Gargamela. No właśnie i dlatego chcemy tutaj powiedzieć sobie, czym było commentary, czym zaczęło być commentary, jak to się rozwinęło, jak ono miało pełną moc, jak tę moc straciło i jak dużo osób, które robiły to, odeszło od tego, a zaczęły się pojawiać nowe. Więc może po prostu zaczniemy sobie od początku i od tych takich originów tego commentary, które się pojawiło na YouTubie. I ja nie wiem, jak było wcześniej, nie wiem, jak drzewiej bywało, ale z takiej mojej świadomości, to pierwszą taką osobą, która zaczęła coś robić a la commentary, to był content, content cop. Dobrze mówię, nie? To był... Jezus, on się nazywał. Idaps, oczywiście Idaps, tak, on był na nim był, się Gargamel. Tak, i na nim wzorował. się wzorował gar, Gargamel i to był content cop, e, czyli gość, który zajmował się właśnie wypunktowywaniem konkretnych kanałów, konkretnych rzeczy w internecie i e, zabieraniem dowodów różnych e, test e, związanych z tymi filmami, z tymi kanałami, e, no i napierdalaniem w nich po to, żeby ich zdyskredytować, a żeby to miało jeszcze jakąś tam zabawną formę. No i właśnie na nim totalnie wzorował się Gargamel, który Robił dokładnie to, że brał sobie jakiś kanał, który najczęściej czynił krzywdę, ten kanał, i rzeczywiście był toksyczny, był niefajny, albo oszukiwał widzów, albo coś tam, i on sobie ten kanał obierał za cel i go napierdalał w jakiś sposób. Lub też jakieś zjawisko: zjawisko pranków, pranków na pracownikach i tak dalej, i tak dalej. Z czasem Gargamel zaczął coraz mniej rzeczy robić. Raz się wyjebał Gargamel, pamiętam, na Jasiu Dąbrowskim, gdzie zrobił o Jasiu Dąbrowskim materiał i on był w porównaniu do tych wszystkich innych y, kanałów, które wcześniej omawiał, Jaś Dąbrowski nie był szkodliwym kanałem i większość tych rzeczy była na żarty robiona, czego, co, co jakby nie było wychwycone u Gargamela i to był chyba pierwszy raz, kiedy rzeczywiście kanał Commentary, i to taki duży, taki, który był uznawany i który miał renomę, się pomylił. Y, i, no i Gargamel jest chyba takim pierwowzorem tego... No można powiedzieć też, że Gonciarz, prawda? Tylko, że Gonciarz nie do końca miał samo takie commentary. Zdarzały mu się filmy, w których napierdalał na jakieś rzeczy, które były niefajne, toksyczne no, i tak dalej. No, on miał bardzo dużo kontentu związanego z komentarzami. Ale to później, wiesz, nie, szczerze mówiąc. Nie, nie takim samym komentarzem jak Gargamel, ale dalej pytanie, to było commentary. Innym, nie? Dalej u niego to było bardzo dużo komentarzy. Tak, tak, no to było odnoszenie się do rzeczy związanych właśnie z konkretnymi kanałami. Wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że ja u siebie miałem commentary i że mam commentary. Zresztą o tym e, chyba Dominik Bos, jak kiedyś robił listę kanałów commentary, mówił, e, że ja jestem też kanałem commentary, no bo jednak mimo wszystko e, mam na przykład strzał z D, strzał z Dubska, no tak, w którym opowiadam w ogóle o tym. Właściwie w normalnych odcinkach to wszystko jest komen kom komentarz. Sarkazm, do, do czego? Raczej z większym przymrużeniem oka, a mniej z tą krecią. nie, właśnie niekreślą robotą, są, to, jest moja... to jest twoja rodzielka z tą detektywistyczną robotą, z tym, wiesz, dochodzeniówką, szukaniem dowodów i tak dalej, nie? No bo te mm -hmm. kanały commentary one się w pewnym momencie dosyć mocno zmieniły, nie? Bo no bo kto był, kiedy jeszcze Gargamel był, no to kto się pojawił z kanałów commentary, z takich większych? Nie wiem czy z większych, ale na pewno z Tak, Mateusz Pysiński. Jest no. już dosyć długo. Tylko Mateusz Pysiński poszedł niestety w tę stronę często. Często skupiając się na jednej osobie. Mateusz Spysiński przede wszystkim, z nim problem dla mnie jest taki, że on wybiera sobie i to nie chyba tylko Słabe problem, jednostki. Wybiera zawsze słabe jednostki. Zazwyczaj jakieś takie gdzieś z patologicznych rewirów, które się wywodzą. Dużo słabsze, jeśli chodzi o... A właściwie nie posiadający żadnych bardzo często umiejętności odbijania piłeczki. Hmm. To tak jak Stanowski. W przypadku na przykład takiej Natalii. Y... Tak, ale Natalia Janoszek nie jest z patologii wyciągnięta. Nie, patologia nie. Tylko chodzi z mi o to. Patologiczną że... kłamczuchą. To że jest co nie, innego. Że nie ma w tym internecie ona takiej mocy, takiego kanału, żeby móc odbić te piłkę? Tak, nie? oczywiście, no ale. Yy, I tutaj jest skupianie się o, przez X. Ilość odcinków, mm -hmm. czy też różnych publikacji, bo to nie dotyczy tylko y, YouTube'a, ale to się również przejawiało na jego innych y, mm -hmm. możliwościach. Czyli mówimy publikacji. Teraz o Spysińskim. O, o spysińskim. Ja mówię cały czas o Spysińskim. Um. Więc, który sobie brał kogoś takiego na y, odstrzał. Mhm. I to nie był odstrzał, tylko to jest konkretne strzelanie: non-stop, non-stop, aż do wyżygu, aż do momentu, kiedy jego społeczność mu mówi: Stary, weź już odpuść, bo się nie da. On odpuszcza na chwilę, po czym znowu do tego wraca. Ja nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, y, znieść y, sposobu, w jaki on y, prowadzi narrację u siebie i atakowania osób, nawet jeżeli się z nim zgadzam. W wielu przypadkach, to znaczy zgadzam się, zgadzam się z tym, że wytyka palcem pewną rzecz, to czasem uważam, że nie warto po prostu yy, mielić i mielić i mielić i mielić i mielić tematu, bo. Yy. To, że on nagra 158 film na temat y, jakiejś osoby, to, to, to niczego więcej nie zmieni. W pewnym momencie odbija się w jego stronę, bo ludzie mu wtedy zarzucają, są w stanie zarzucić to, że skupia się na jednej rzeczy i że ma obsesję po prostu, nie na... No i sam buduje sobie zasięgi y, dokładnie na tym. To znaczy... Mm. Prawda jest też taka, że gdyby w sieci nie istniały patologie, i gdyby nie było patologicznych zachowań, jednostek i tak dalej, to kanały komentarzy nie miały pracy. Miałyby pracę, bo nagrywałyby na siebie po prostu rzeczy i by się napierdalały ze sobą to totalnie. Też, to też sobie przecież i tak robią. Teraz tak, ale kiedyś tego nie było. Nie, no... Kiedyś to było, wiesz, kurwa, zaatakuj kanał commentary, no to jest przejebane, nie? To, to, to jest koniec po prostu. Tam będą wyciągnięte działania. Ale kurwa. ludzie odkryli, że co z tego. Ludzie już to odkryli jakiś czas temu, że co z tego, że masz dramę? To znaczy, drama jest najlepszym, co ci się może przytrafić w sieci, jeśli zależy ci na bardzo dużych zasięgach. No to wiesz, kiedy Nie to ma niczego, odkryli, co bardziej cię buduje i wzmacnia wbrew pozorom Zgadza, na rynku. Się jeżeli, zależy ci na zasięgach oczywiście, no tak, jeżeli tak. nie budujesz marki, która ma być marką na zbudowaną wiarygodności. na wiarygodności, na tym, że jesteś osobą, której można zaufać, yy, nie, nie budujesz na tym swojej marki, no to przecież drama, to jest halo, zapraszam, zróbcie mi dramę, bo ja, ja chcę mieć zasięgi, no będzie się o mnie mówiło. No to taką pierwszą w sumie dramą commentary, yy, która myślisz sobie, że no... Wardęga i, Wardęga i, i Gargamel, Gargamel. Że dostanie, że po prostu będzie w pierdol, w ogóle i tak dalej i że już się osoba nie podniesie, a potem się okazuje, że podnosi się nawet mocniejsza od swojego oponenta, mimo teoretycznej przegranej. Co więcej, podnosi się i nagle zostaje autorytetem. No o tym mówię, gdzie mocniejsza od swojego... To kilka... Miesięcy wcześniej w ogóle wskazałby na Wardęgę palcem i powiedział o nim, że jest autorytetem w jakiejkolwiek dziedzinie. No Był taki moment, bo to był też moment tego starego internetu 2014-2015 roku, kiedy to były jeszcze takie kanały jak Igor Ignacy, który co prawda nie był kanałem stricte commentary, to bardziej było takie, opisującym to było rzeczywistość. Komentary dnia, dnia tak, codziennego. Tak, ale też zdarzało się, że na przykład, wiesz, odnosił się do bieżących sytuacji, na przykład do dziewczyn, czyli Marty Linkiewicz, które się przespały z koleśami z Race Raymer, nie? To samo było jeszcze z kolorowym vlogiem, który miał też, tak jak Igor, zresztą Igor od niego to wziął właściwie sobie, no to on też komentował rzeczywistość. No tylko, że Igor zaczął też komentować inne osoby w necie, ich działania to co one robią, te osoby no to samo było przecież Jezus, prawie zapomniałem, kurwa, że przecież w kanałach komentarzy jest Fangoten i jeszcze był kurwa e, Generator Friday Tak, bo Fangoten teraz bo, mało nagrywa takich Ale to była rzeczy. trójka osób tak. Gargamel, Fangoten, Generator Friday która była jakby z jednego środowiska, ja nie wiem czy oni się wtedy znali, na pewno się Generator Frajdy znał z Gargamelem, natomiast czy Tam było jeszcze parę osób Tak, i... oczywiście, że było parę jeszcze osób no. w tym wszystkim, była Liszek Czan jeszcze i był mieciu, ale nie, mieciu chyba nie, nie komentował ale w rzeczywistości. Ja, nie nie? Mówię, nie. ja mówię bardziej na przykład w prawo skręcających. A dobra, no to nie, no to mówimy tutaj o na przykład, no, znaczy, no, może nie w prawo, ale mówimy o Karionerze na przykład, był kurwa, okiem Fabiana. Okiem Fabiana. E, to była jakaś taka też dziwna postać. E... No a przez jakiś czas budująca się dosyć tam. No, wiesz, na tej prawej stronie, na, na, na znaczy tym. prawej stronie, takiej. Mm, Męskiej stronie to mamy i carionera, i, i mamy tego, druga strona medalu, w tej chwili bardzo aktywnego, mamy szarpanki z życiem, to są takie trzy kanały, które są dosyć mocno skrajne ze swoimi poglądami. I one cały czas gdzieś tam funkcjonują. Komentary. I to też jest oczywiście. To też jest frustracja, no to, to, to też jest komentarz. Tak, tak, tak. Ale czekaj, Dramcia bo... to też jest komentarz. Ja wiem, 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 tylko chciałem wrócić po prostu do tamtego czasu. Bo na czym. O bardziej być? u pani psycholożki niż u y, jej partnera y, Adama, y, Narciaka. Skazałabym komentarz, bo u niej bardzo często takie rzeczy, oczywiście przeplatane zawsze z psychologią, również się pojawiają. Jasne, że tak. Ja do tego chciałem dojść. Tylko chciałem powiedzieć, jak było na początku i jak wyglądało to pierwsze podstawowe komentarze. Pierwsze podstawowe właśnie to co robił Gargamel, to brał sobie jakąś tam grupę y, osób, czy grupę osób, załóżmy je, jakiś y, kanał y, i złomowanko. I było to złomowanie, czyli wyciąganie każdej manipulacji tego kanału, każdej nieprawidłowości, nieprawdziwości, toksyczności, przeplatane komentarzem, bardzo często memicznym komentarzem, zrobionym właśnie dobre, pomarańczowe i tak dalej. Ja ha, ja, pijemy tam wybielacz czy co on tam pił. Nie pamiętam. No i to tak wyglądało to mniej więcej. To było komenterii tych wczesnych lat, ono było przede wszystkim z tak zwanym humorkiem, że musi być tutaj żart, że musi być tutaj dowcip, że musi być to podane w ten sposób. Potem zaczęło się inaczej, i to tak mi się wydaje też trochę za sprawą y, chociażby samego Wardęgi, y, gdzie właśnie była drama pomiędzy Wardęgą a Gargamelem, i ona kurwa dotyczyła tego, że. To było gdzieś w Krakowie. Warnega chciał ja, na, parking, na, na parking zjechać i zaczął się kłócić ze Strażą Miejską, nie, czy bo z kimś tam. Nie, chodziło bardziej o to, że wjechał na miejsce, które było źle oznaczone, w sensie w niewidoczny sposób oznaczone, A, że wiem, tam trzeba zapłacić po prostu tak, na tak, tym tak, parkingu. Tak. Wezwano tam chyba Straż Miejską, czy, czy policję, nie nie pamiętam. Bo dlatego wspomniałem Aigora i, i. rzucono nim tam Dlatego na maskę, w, wspomniałem Aigora i Ray Raymort z tego powodu, że y, później był. Była taka osoba jak Serafin Pędzioł, Pędzioł, no Serafin TV między innymi i też sam Wardęga wtedy miał, założył ten kanał Wataha, który na początku był kanałem gamingowym i który zajmował się tylko grami. Zresztą nagrywałem z nim pierwszy odcinek, który nie został nigdy wyemitowany, ale nagrywaliśmy pierwszy odcinek tego, tej Watachy. I, i miał to być kanał gamingowy i tylko gamingowy, ale spodobało mu się to, że jak zabiera głos, to nagle się okazuje, że ma dużo większe wyświetlenia, jeżeli mówi o czymś, jeżeli zajmuje się jakąś sprawą i on zajął się też wtedy sprawą tych dziewczyn z tego autobusu z Race Rainbow. Ja z kolei też też wrzuciłem właśnie strzał z D dotyczący tego. Do, pamiętam, rzucałem też dotyczący tego chłopaka, co się malował do szkoły, co też go mm. te kanały niektóre po prostu wyśmiały, właśnie Serafin go zjebał jak psa, po prostu wyśmiał i byłem w takim totalnym szoku po chuj takim hejtem gdzieś tam rzucać się populistycznym. E no i dobra, i... No masz też Zebo, czekaj. Ale bo, w to wcale bo, nie było. Bo chodzi mi o tych, co siedzą i grają. No to nitrozyniak, yy, yy, ten... Kto? Taki gości był, który w ogóle w Polsce zrobił, bo w Stanach był Lifi, mhm. a w Polsce był Aegis, co jakoś tak to się pisało, Aegis. Aegis to... Tego nie kojarzę, tu Janek nam podpowiada, że Aegis był takim gościem, który się tego typu rzeczami zajmował, ale ja nie o tym. Ja chciałem o tym konflikcie, do którego doszło i który nam trochę odmienił oblicze ziemi tej ziemi, jeżeli chodzi o te dramy, czyli o ten war Wardenga Gargamel, gdzie nagle mamy... Po raz pierwszy tak na dobrą sprawę dwóch twórców, którzy naprawdę ze sobą y, sobie odpowiadają filmami, bo do tej pory mieliśmy dramy takie w stylu Coach Mike i Coach Mike odpowiadał tam właśnie y, komu? Generatorowi Freidy odpowiadał Coach Mike. Mieliśmy Jakuba Czarodzieja, który też gdzieś tam odpowiadał. Ale tym razem mamy dwóch twórców, którzy teoretycznie robią kanały komentarzy, mimo że Wardenga jeszcze wtedy dopiero tak raczkował z tym komentarzem, no to nagle został wezwany na dywanik przez Gargamela, który mu zaczął mówić o jego manipulacjach i o tym, że tak naprawdę tak nie jest, bla bla bla, i odpowiedział mu Wardenga i to wtedy było takie wow, odpowiedział, czyli teraz jest punkt dla Wardenga i wtedy można było zauważyć, że rację ma ten, kto zrobił ostatni film, nie? Mm -hmm. I. E i to się tak ciągnęło przez chyba trzy filmy. Potem Gargamel odpuścił, Wardenga chyba ostatni film nagrał. A Wardenga stwierdził, że tak. hej, przecież ja mógłbym to robić, bo na Dokładnie. Ten Do, niezłe wyświetlenia. Dostał tym, ludzie mu zarzucali tam jakieś rzeczy, nieważne co oni tam mówili o nim. Nagle się okazało, że po chwili oni o tym kompletnie zapominają, mają to w dupie, a on dalej zostaje z tymi wyświetleniami, zostaje z nowymi subskrybentami i jemu to tylko to napędza. A tak naprawdę, szczerze mówiąc, nikomu nic się nie stało, nie? Bo tu, no wiecie, no jakaś głupia pierdoła, o którą się ludzie pokłócili gdzieś tam w sieci. Zresztą później, niedługo później, przy jakiejś sp sprawie, przy sprawie kamerzysty chyba, oni współpracowali tak, razem. No, tak, wiem właśnie, nie pamiętam przy której to było sprawie, ale przy której sprawie Wydaje mi się, że chodzi o kamerzystę. Ja wtedy zobaczyłem, że pomoc Czy Nie, nie, coś tam... nie, przepraszam, nie kamerzysta, tylko reżysera życia, bo pomyślałam o gościu z kamerzysta kamery. Reżysera bo... życia. Ale w głowie miał A to ten. też był taki moment, e, właśnie. Chodziło o reżysera, chodziło o film, o reż, reżyser Życia, który robił gargamel, i wtedy Wardęga przy tym filmie mu współpracował chyba i odwrotnie jakoś. Tak, coś takiego. E, że było. w kredytach sobie tam podziękowali w każdym razie panowie. Tak, to było, było zaskakujące. I to było chwilę później, to było, to było bardzo niedługo. No, nie tym. tak niedługo, chwilka, chwilka no, musiała to, minąć, nie? Ale to było niedługo, w to kontekście, być w kontekście tego, że cały czas na przykład ja miałam w głowie, że ci goście chwilę temu mieli kontakt. Conflict. Bo czekaj, bo kurde, no, to musiał być 2020 rok, bo... To była pandemia, na pewno. Bo to była pandemia, bo to chodziło o film związany z pandemią, tak, nie? na odległość, e, film na odległość. Więc w międzyczasie jeszcze, a to, to to nie jest chwilkę później, to było z trzy lata później. Ola. Dla mnie to jest chwilka. No ja bo, jestem w tym wieku, że ja zamykam oczy, ja pamiętam jak, otwieram, i jest 5 lat później. Ja pamiętam, jak kręciłem Gargamel versus Smurf, ten Smurf Ważniak, bo to nawiązywało do, do tej dramy Gargamela i Wardengi. Yy, I yy, 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 to potem, chyba, Sylwester zaczął robić te filmy podróżnicze, właśnie z reżyserem życia, między innymi jeździli tam do tej Ameryki Południowej. Yy, potem pojechał do tych Indii. No, to tak, to na pewno było wtedy. To, jest bardzo, w mało, był w to 2019. jest bardzo mało istotne. To jest istotne, żeby wiedzieć, jak to się rozkłada, bo to nie jest tak, że powiedziałaś chwilkę później. Dla, dla nas, dla Oli być może to jest chwilkę później. Dla nas jest to, są to 3-4 lata gdzieś, które minęło od tego czasu. Więc to jest kawał historii, bo dopiero wtedy Sylwester zaczął tak regularnie wracać z rzeczami związanymi z komentarzy. On robił swoje. Gargamel robił swoje, który był budzony też raz na jakiś kurwa czas. Nie zaczął wtedy wracać z rzeczami. On już od wtedy publikował na kanale filmy, komentarze. Robił, ale nie robił tego tak regularnie. Mówię tutaj o Sylwestrze. Tak. No bo on robił podróżnicze rzeczy, nie? I potem zaczął robić w Indiach rzeczy. Próbował wrócić do pranków, robił w Indiach te pranki, próbował robić ekipę w prankach. Więc, więc na tym się skupiał generalnie. A potem zaczął robić rzeczy związane właśnie z commentary. No, i zrobili o reżyserze Życia. Właściwie najpierw wypuścił film Gargamel, a Wardęga wypuścił tydzień później, nie? No. I to było takie bach-bach. No, takie dwa uderzenia naraz, które Daniel Rusin dostał prosto w splot słoneczny. Tym bardziej od kogoś, od kogo się nie spodziewał, że dostanie. A może się spodziewał, nie, nie wiadomo. Tak, no i reżyser Życia jest przykładem osoby, która totalnie przegrała na dramie. Najgorzej wypadł yy... chyba z wszystkich. No. Kompletnie źle. Źle to poprowadziła, bo absolutnie gdyby się odniósł od razu, on odpowiedział rok później. Ta. Odpowiedział na film rok później, co jest w ogóle chyba jednym z najgorszych zagrań, nie, jakie no można nie odpowiedział zrobić. Nie, nie powiedział rok później, to było... trzy miesiące później. Co ty gadasz, mówię. to były święta, a oni to nagrywali jakoś na początku roku, nie? Oj, nie, 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 nie pamiętam, kiedy oni to nagrywali. Na pewno to nie było. Wydaje mi się, że up upłynęło roku, ale... ileś tam prawie, bardzo... prawie rok. Inaczej minęło bardzo dużo czasu. I no zdecydowanie dobra, w każdym, za dużo. w każdym razie chodzi o to, że y, zaraz pod ramię nie zabrał głosu właściwie mm. w tej sprawie, zniknął, wyparował. Y, w mediach dużo się o tym mówiło, sprawa się nakręcała tylko. Y, ludzie oczywiście zbudowali sobie jego nowy wizerunek na podstawie tych rzeczy, które usłyszeli od y, już wtedy dwóch kanałów, które stanowiły jakiś autorytet dla ludzi mhm. i w momencie, kiedy on nie zabrał głosu, no to, to jego nowy wizerunek już się zaszczepił w głowach ludzi. W momencie, kiedy on wrócił z odpowiedzią właśnie po tych paru miesiącach, już nieważne, jak, jak, ile tych miesięcy minęło, mam wrażenie, że to było coś takiego świątecznego, bo on miał sobie świąteczny sweter. W, 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 oglądaliśmy to chyba będąc w, listop, w listopadzie ten film. I miał świąteczny sweter? Możliwe, no to nie wiem jaki. Kurwa. Nie wiem, dobra, nie istotne to święta jest. Nie to jest. Wydaje mi się, że byliśmy na jakimś wyjeździe po no prostu. No dobra, okej. Okay, I oglądaliśmy ten film. Nie, to jest bardzo nieważne. W każdym razie wrócił po, po paru miesiącach, przypominając o tej dramie i odpowiadając w ogóle w bardzo Kiepskim no, zdecydowanie, stylu. Tak. W bardzo kiepskim stylu. Nieprzemyślany był ten film. Chyba go nie puścił komuś przed Potem wypuszczeniem go. go. Chyba, tego, co Potem co go usunął, pamiętam. tak. No, ten, ten film no, to było bardzo nieprzemyślane. Więc to jest osoba, która, jeżeli chodzi o dramy. I o to, czy można wygrać, czy przegrać, no to zdecydowanie w moim. W moim no, ale on w nie w jest kanałem komentarzy. Przegrał. Nie, no, oczywiście, że nie, ale mi chodzi w ogóle. No, ja nie no, ale powiedziałam. My że... musisz być Tak, ale teraz. ja nie powiedziałam, że musisz być kanałem komentarzy że. że mu... żeby chcieć dramę dla zdobycia wyświetleń. Nie, no. oczywiście, że nie. Jesteś e... taką fagatą. Przepraszam, gdyby nie dramy, to tej dziewczyny nie byłoby kompletnie no, w przestrzeni publicznej. W każdym razie, wracając do naszych bohaterów w tym momencie: Gargamel. Raz na dwa, trzy razy w roku może Top wypuszczał jakiś film i, i wszyscy tylko czekali aż o Gargamel się obudzi. To był taki mem zresztą, że no, ten to tak wkurwił, że obudził Gargamela. On bardzo rzadko wypuszczał, natomiast no, pojawił się jeszcze Dominik Boss w międzyczasie, mhm. który też bardzo mocno w to wszedł i... Bardzo dobrze w to wszedł, wiedział jak w to wejść i w tę te, w w niszę komentarzy, która się zrobiła właśnie przez to, że Gargamel coraz mniej nagrywał i zaczęło się właśnie pojawiać. I te, goten. Wszystkie, te wszystkie tak. Fangoten, generator Frajdy, no chociaż nie, on Gargamel z generatorem Frajdy robili tych dwóch typów podcast. No, dramcia, prostracja, psycholożka i tak dalej, to są osoby, które się pojawiły w międzyczasie i to było był nowy rzut tego komentarzy i było tego bardzo dużo. I inna jakość też tego komentarzy Tak, w, w pewnym momencie pojawił się Rewo, a Rewo się pojawił, pamiętam, jak ja miałem taką mini dramę z Dominikiem Bosem, e, którą musieliśmy sobie potem wyjaśniać, bo się okazało. Rewo się że... wcześniej pojawił. Że tak, ale Rewo się dużo wcześniej pojawił. To, to jest oczywiste, że Revo, tak samo Konopski się wcześniej pojawił, ale Rewo się wcześniej pojawił, tylko że ten Rewo wtedy miał wyświetlenia rzędu 10 tysięcy wyświetleń Max i nie, nie wiem ja ale ja wiem ale ja wiem Ola. Ale ja mówię że ja nie wiem, wiem no ja wiem bo A to on... on już nie miał wtedy filmu o tych yy, no słuchawkach to jeszcze nie, nie wiem czy, nie nie wiem czy, czy miał film o słuchawkach wiem tylko tyle że Pojawił mi się nieznany mi kanał, który zrobił, i napisał też do mnie, zrobił odcinek o mnie i o Dominiku Bosie i o tej dramie. I ja mu powiedziałem, jak to mniej więcej wyglądało. On, dobra, ty, to musimy to sprostować w takim razie. Ja mówię, nie, ja nie będę wysyłał żadnych głosówek i tak dalej, bo bez sensu. Ja ci tylko mówię po prostu prywatnie, jak to wyglądało, nie? Bo, bo nie ma żadnego konfliktu, tak naprawdę. A to był kanał, którego nie znałeś w momencie Nie znałem, się kompletnie. Zzywał? Nikt go nie okay. znał. Nie, no ja znałam go, bo ja widziałam jego film o biedronce, że był pracownikiem okay. biedronki i Aha. od tamtego czasu zaczęłam go oglądać, bo mi się bardzo podobał ten jego film i ja go oglądam od tamtego momentu. No dobra, więc, a to Rewo nie więc, istniał więc, wtedy tak okay. naprawdę w przestrzeni publicznej. Od tamtego momentu, ja nie mówię, że to przez ten film, bo on, mówię o. Inny, przez inny film. On zaczął się tak mocno wybijać, ale tamten film powstał chwilę później po tym, który zrobił o mnie i o Dominiku Bosie. No to od tamtego. A jeszcze hop, no taka propozycja, te tak. kanały w komentarzach. Tak, ale. Bo to też hop są, był zamieszany. Ale w Ale to już mówimy teraz yy, o kanałach trochę bardziej newsowych. Tak, trochę yy, bardziej newsowych, Zaraz do tego dojdziemy. Gdzie komentarze stało się. Podawane w sposób newsowy. Mniej tezy, mniej jakby tak. przemyśleń, więcej faktów po prostu. Ale dobra. W każdym razie rewo potem nagle gigantyczna popularność. Ale jednak wróćmy do tamtego momentu. Bo do czego chcę nawiązać? Chcę nawiązać do Sylwestra, który wtedy postanowił napierdalać tym komentarzem jak się tylko da. I trafiał na idealne okazje. Tu no w ogóle Poland. W Airsoft, tu w ogóle Poland. Tu właśnie. Szargnął się na świętość, no, czyli właśnie na Wersow, której nikt nie mógłby właściwie niczego zarzucić. O, on już wcześniej podszczypywał, bo tam podszczypywał, coś o ekipie bo on, wiesz co, on zrobił kiedyś odcinek, właśnie taki commentary, dlaczego Freeze i Kruszwil osiągną sukces. I e, tak mi się wydaje, że zrobił ten film z tezą po to, żeby coś z nimi wspólnie zrobić. Ale nie dostał chyba odzewu od nich jakiegoś. E, to też jest z tezą mocno. Tak, oczywiście, że to jest tezą. Ja mam takie wrażenie po prostu, że y, jak, jak widziałem ten film, że tak mi się wydawało, że on to zrobił po to, żeby jakoś móc do nich nawiązać, żeby coś z nimi wspólnie zrobić, ale nie było żadnego odzewu, więc stwierdził, że dobra, że nie musi patrzeć na znajomości, że nie musi patrzeć na to, komu, y, komu próbować się podlizać y, i może robić o kim chce materiały. No i tak zeszło na te wersów i zaczęły się materiały oni, zaczęły się materiały o frizie, zaczęły się materiały o Dane i Majewskim. Tego było mnóstwo, były... O ulubionej fitparze. Tak, były cały czas prze, prze, przerzucanie się piłeczką, zaczęły się czasy fejmu też. No i tutaj też zaczął się pewien zgrzyt, bo Sylwester w tym fejmie zaczął też witać i zaczął się pojawiać w tym fejmie i nagle było, mm, to teraz on tak może robić komentarze i jednocześnie pojawiać się w fejmie, a się okazało, że może i że nikt z tym nie ma jakiegoś tam większego problemu. Potem, co tam było jeszcze takiego, bo było w ogóle Poland, Dane Majewski, Wersow i coś jeszcze było. A, no tak, no, oczywiście pojawiła się... Fagata, jak, wiesz, to, to jest pierwsze potknięcie Wardęgi takie Nie, to zanim, dla jego... Zanim doszło do fagaty... Dla jego publiczności. Zanim doszło do fagaty, to przecież pojawiła się sprawa Leksia. Pojawiła się sprawa Leksia i pojawił się konop wówczas. Tak, ale sprawa Leksia akurat wardęga ją dobrze. Ale czy ja dobrze mówię, że ubrał? źle? A nie, chodzi ja mi o Ja mówię ogólnie potknięcie. o chronologii. Bo... Tak, dobra, no. ja mówię o chronologii, że mamy wtedy właśnie pojawił się konop i zaczęła się. Konop się dużo wcześniej pojawił. Konop o... był pierwszym Jezu. kanałem, który zaczął komentarze jako newsy robić. No ale o tym, dobra, nie o tym mówię, tylko mówię o, o tym, że. Było... No ale chciałeś chronologicznie, więc ci tylko mówię, że pojawił się wcześniej uh -huh. jeszcze przed. Ale ja nie mówię o kanałach newsowych. Dla mnie Konop to są newsy przed i to. Nie było... i... I i dla i mnie, dla tym, mnie to okay. nie było komentary. Dla mnie to nie było absolutnie komentary. Dla mnie to były newsy. Komentary się zaczęło w momencie, w którym dla mnie, przynajmniej on się zaczął napierdalać z wardęgą. No, znaczy, o, o, od, przepraszam, od kiedy zrobił film dotyczący leksia. Wtedy z newsów, moim zdaniem, poszło to w komentary bardziej. I e, no i tutaj się zaczęła, zaczęły zgrzyty pomiędzy nimi i było przerzucanie się wzajemnie filmami, i to przerzucanie trwało przez pół roku. To przerzucanie zanudziło absolutnie wszystkich, i na ten moment nikt nie pamiętał już nawet o co chodziło, ja. bo tak się to rozmyło w trakcie. Zdecydowanie. koniec końców oni też ze sobą współpracowali, chociażby <laughs> to dosyć że. Mocno. Yy, więc tak to, tak to wygląda z tymi dramami. No. I wtedy namnożyło się kanałów komentarzy. Gimper zaczął robić komentary. Mandzie robił też komentarze. Szalony podcast z Sz tym. Tańczullą. Nie, 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 halo, halo. Yy, tak, to nie. To są rzeczy, które są. Ja tego nie uznaję jako komentary. Yy, w tym stricte w tej stri to jest okay. coś co ewolu ewoluowało oni się wie, w to oni uważają za komentarze od tak, początku że tak, tak, no robią podcast komentarze nie ale Aferki, o mówię, jak dwie podcast, osoby to robią, to też dla mnie nie jest komentarz komentarz robi jedna osoba to jest komentary. Robi to jedna osoba w specyficzny sposób. I dlatego właśnie o tym mówię, że to komentary, które my znaliśmy do tej pory, ono ginie, ewoluuje, zamienia się w coś innego. I dla, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego tak się dzieje. Bo kiedy masz dwa głosy, to to już jest debata. To to już nie jest jedna wspólna droga, którą ludzie obierają, tylko to jest bardziej debata, bo niekiedy się nie zgadzają te osoby ze sobą albo inaczej troszeczkę patrzą na daną sprawę. I to już nie jest stricte komentary. Znaczy, w sensie ja bym tego po prostu tak nie nazwał. To no, moim zdaniem jest to. Dla mnie to jest commentary, bo najczęściej masz jakiś temat, ktoś go wykłada, powiedzmy, przychodzi jedna osoba. Nawet jesteśmy w dwójkę i robimy, gdybyśmy robili my, mm -hmm. y commentary, to ja bym sobie to wyobrażała w ten sposób, że na przykład y ja opracowuję materiał, znaczy daję pomysł, y przedstawiam go Wam i my sobie potem siedzimy i rozmawiamy na ten temat. Nie? Dla mnie to jest y podcast. Tylko i to nie... Ale że ja, ja mówię wiem, że to może być zdanie. Najpierw wykładam, o co w ogóle mi chodzi, przedstawiam swoje zdanie i o tym sobie dyskutujemy dalej. Ty mówisz swoje i wtedy toczymy debatę, toczymy dyskusję może inaczej. na ten e temat. Komentary w takim wydaniu, które znaliśmy do tej pory. No oczywiście, że umiera. ewoluuje. Umiera. To nawet nie ewoluuje. Ono znika. Znika no, z tego powodu. Tak jak trendy na YouTube się zmieniają. No, tak no, jak tak. nie robisz już filmów o makijażu w konkretny sposób, tak jak nie robisz już filmów o pielęgnacji w konkretny sposób, bo nikogo to już nie obchodzi, to musi ewoluować, musi iść w inną stronę. No normalna kolej rzeczy. Kanały komentarzy w pewnym momencie poszły w bezpieczniejszą niszę i zaczęły zamieniać się w kanały newsowe. No zresztą zaraz wytłumaczę czemu zaczęły być kanałami ja newsowymi. Ja mam taką też teorię swoją okay. jako dlaczego w, kana w kanały newsowe ze względu chociażby na to, że jesteśmy społeczeństwem, które potrzebuje szybkich informacji, mm -hmm. wiele bodźców, no to, takie newsy to jest trochę odpowiednik dla mnie TikToka, tak? Mhm. Że scrollujesz i dostajesz szybko rzeczy, szybkie informacje, które dają ci bodziec. O kurwa, nie? Jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz. Ten to zrobił, tamten się zesrał, tamta który? no, wiesz, który tam ten jeden z drugim. E, tamtej trzeciej. I, I to cię napędza i to jest dużo ciekawsze niż... Znaczy dużo ciekawsze. To jest dużo dające więcej pewnie satysfakcji mm -hmm. dla twojego mózgu. Twoj, wiesz, wie, większy masaż dostaje on taki serotoninowo-dopaminowy w tym momencie, niż kiedy ma rozwleczony materiał na temat jednej osoby. Dobra, a ja uważam, że znaczy to, co mówisz, to jest 100% racja. I też to jest jeden z powodów, dla którego to poszło w tę stronę. Moim zdaniem jednak głównym powodem jest to, te właśnie wszystkie potknięcia, które się zadziały, i ten moment, w którym nagle kanały komentery straciły wiarygodność. I one już straciły tę wiarygodność jeszcze przed Pandorą, jeszcze przed tym oboleniem Gonciarza, gargamela i tak dalej, przed tymi rzeczami z tym związanymi. One straciły wiarygodność, zaczęły powoli tracić, bo miały związki z i Ten bił się z tym, ten z tamtym. Ludzie się dopatrywali tego, że to są układy, układziki, że tutaj się Wardęga. Nie ma, nie, się nie ma co dopatrywać. To że, jest tutaj nie nagrywa, na białym. że tutaj Wardęga nie nagrywa na fagatę, a jak nagrywa, to łagodnie ją traktuje na przykład. dlatego wypadek. właśnie o tym wspominałam, że to jest to pierwsze takie potknięcie w tym kontekście, że jednak ma wpływ to, bo, bo mówił że może sobie tam być w tych freakfightach, i to nie ma wpływu i okazało się, że ludzie jednak zauważyli, że Ale to mas. Ale na początku nie, nie było tak na początku, dopiero później to się zaczęło. Tak, tak. Owszem. E, no kiedyś musiało nastąpić to potknięcie, nie? nie na początku nie chodzi o dajesz kredyt zaufania. Chodzi, chodzi o to, że brał udział w tych Free fightach i ludzie stwierdzali: "Dobra, i tak jest okej, okay, nie?" No bo wiesz, bo niby ciśnienie, Ale mhm. co to było za ciśnięcie? Też wybieranie sobie postać w stylu Laluny, która też nie jest jakoś ściśle związana, dopiero co tam przyszła e, i jest no, łatwą postacią do tego, żeby coś jej przypiąć tym bardziej że ona również ułatwiała jakby mhm. całą tę sytuację Oczywiście. swoim zachowaniem absolutnie skrajnie patologicznym i nierozumiejącym konwencji internetu, bo wypinała się w zupełne, w stronę, no, no tak, po prostu, no, po prostu po, ona się podkładała absolutnie, tak. więc ciężko tutaj mówić o tym, że o, ale ją pocisnął. No, każdy by ją pocisnął w tej sytuacji, mhm. to nie jest nic, nic trudnego, nic wybitnego, dużo trudniej jest, się okazało właśnie w późniejszym czasie to fagata to było takie drobne potknięcie. no to z boxdelem to to już jest wywalenie się tak, ale... i, i upadnięcie trochę, trochę niżej. Tak, no. ale dobra, poczekaj, bo jeszcze. Tak, tak, do... jeszcze mamy kawałek drogi do, do tego, przejścia. Do tego dojdziemy, do tego boxdela, bo widzisz, też wszyscy sobie wtedy mówili że wtedy Sylwester już trochę przestał robić to commentary i przestał nagrywać filmy w ten sposób. Zaczął się bardzo angażować w ten projekt GOATS i w tym projekcie pełnić pierwsze skrzypce praktycznie i no, robić taki, a nie inny content, plus brał udział w tych fejmach, w tym wszystkim i w tym momencie jebnęła ta Pandora i jak jebnęła ta Pandora, Aha, czekaj, bo zanim jeszcze do tego dojdę, to chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego, tej utraty tej wiarygodności, że dlatego one przechodziły na te kanały newsowe, bo na tych kanałach newsowych robiąc newsy można było w łatwy sposób powiedzieć co chcesz, ale tylko na przykład robiąc jedną puentę. Zamiast rozwlekać złomowanie kogoś przez cały materiał, przez kilkanaście albo kilkadziesiąt minut cały czas napierdalając kogoś, gdzie zawsze ktoś ci może wyciągnąć a... Ten jeden punkt tak wcale nie było i w tym momencie obala całą twoją e, teorię, bo wystarczy jeden błąd i, i, i już się ludzie punktują. E, no to wtedy mają tylko jedną puentę związaną z newsami i mogą tę swoją złośliwość, tę swoją szpilę wbić. Druga rzecz jest, to jest to, o czym wtedy, e, rozmawialiśmy teraz że jeżeli rozkłada się to na kilka osób, że jeżeli robimy podcast, w którym mamy dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, albo jeżeli jest więcej osób, Jeszcze tak jak gość, w przypadku tak. Afery jest gość, to to już nie jest komentary tak do końca. To jest zupełnie inny format, moim zdaniem, bo... Te osoby z nich schodzi ta odpowiedzialność zbiorowa. Nie, właśnie są w odpowiedzialności zbiorowej, a odpowiedzialność zbiorowa jest dużo łagodniejsza niż odpowiedzialność jednostki, gdzie to ty, jeden, jak mówisz o kimś, sam bierzesz wszystko na klatę ty i ty dostajesz za to w pizdę, a nie ktoś inny. W takim momencie, jak jest jakiś podcast, ktoś może Cię wybronić, ktoś może coś dopowiedzieć, inaczej na to spojrzysz, więc to jest praca grupowa. To tak jakbyście pisali kartkówkę. W dwie osoby. Tak na dobrą sprawę, jakiś egzamin, maturę. Mm -hmm. e, więc nie bierzesz tej w pełni odpowiedzialności, ale wiesz wtedy, że albo dostaniesz. Jeżeli dostaniesz dobrą ocenę, to musisz ją podzielić na dwa, ale jak dostaniesz złą ocenę, to też ją dzielisz na dwa. No dobrze, ale to jest tylko kwestia formy, która ewoluuje. Tak jak tak. mówiliśmy, nie ma rzeczy stałych. Eee, wszystko gdzieś płynie, wszystko się zmienia. Eee, jest prawda czasu i prawda ekranu. Mhm, to prawda. <słuch> więc więc no, to jest naturalna droga. To jest po prostu naturalna ewolucja. Więc... Eee, Oczywiście, że w tej formie, w której mieliśmy komentarz parę lat temu, to komentarzy już nie będzie, no, już nie będzie, bo nikomu się to nie no będzie pytanie, chciało. już nie będzie, czy będzie. No, wiesz, Dominik Boss, dalej będzie. robi takie coś. Nie? Ale Dominik Boss też to zmienia. Nie? Dominik Boss teraz raczej stawia na to, że robi streama, streama o... z którego się robi szoty. Tak. To samo robi Rewo, robi streama hmm. i jego dziewczyna to potem szotuje i mają cały kanał, który teraz jest z tymi okropnymi. Miniaturkami strasznymi, po prostu nienawidzę tych miniaturk, takie jak u Freeza. Yy... Tak, takie ja są. Tak. Ja wiem, że one się klikają, ale ja nie mogę na to patrzeć. W każdym razie no tak to wygląda też, też u Revo i z kanałów commentary, takich w tej formie jeszcze komentarzy, które zostały, no to też kanał, który ewoluował z zupełnie innych treści, to jest, nie wiem, ale się dowiem. I, tak, i to tak, można tak, by tak. nazwać no kanałem, nie jest kanałem commentary. Który... Tylko bez pokazywania mordy, nie? No bardzo bezpieczne jest to commentary, no tak, no bo mówię, możesz sobie powiedzieć, co chcesz. Tam zresztą chyba tak jest, że ta osoba, która to czyta jest tylko lektorem której ktoś napisał tekst, nie? Um, się... Nie wiem, ale się ale dowiem. Się dowiem. <laughs> to mi się wydaje, że. Nie wiem, ale teraz, teraz oni się wzięli za psychotropa i psychotrop odpowiedział w, na kanale u szalonego reportera. Tak, w, w, tak, w rozmowie i. I wymieniał go z imienia i nazwiska cały czas tego gościa, który Aha, prowadzi okay, tak. tamten kanał. Więc no myślę, że zrobił to okay. też celowo, ja, ja, ja wymieniając ja go 10 razy. Zanim za, za i ten projekt nazwiska. odpowiadały dwie albo trzy osoby, ale może się gdzieś tam zatrzymałem, bo e, pamiętam, że tak było, jak Wiesz, się dowiedziałem ten, to o się tym już w przypadku nitrozyniaka. Nie? Tak, tego mówię, że to się już mogło też pozmieniać. No nie wiadomo, jak z, z, z tym kanałem. znaczy Ja nie mam pojęcia, jak dokładnie wyglądają struktury w tym hmm. kanale i, i, i jak to dokładnie wygląda. No. Nie, nie mam pojęcia. No, w każdym razie doszło do tego momentu, w którym nastała ta Pandora i nagle te takie najważniejsze autorytety, bo już nie mówię o... War... No i właśnie, to był ten moment, w którym Sylwester miał dosyć zły PR, dosyć nie, niedobry PR. Jemu to nie przeszkadzało jakoś specjalnie, ale, ale widać było, że ciężko mu będzie zrobić jakikolwiek film, który będzie związany z commentary w momencie, w którym ludzie patrzą na niego przez pryzmat tego odcinka Goats, podtapiania tych dziewczyn. No i wtedy jak złoty deszcz spada Pandora. No jak złoty deszcz, no nie do końca. No, no a mogło by się tak wydawać, że, że jak złoty deszcz, bo to wyglądało, jakby mu ktoś podał rękę w tym momencie. Tak, Tylko... ale, ale wiesz, co, ja nie myślałem, że. Szczerze mówiąc, powiem Ci, przyznam, że jak widziałem, że Sylwester się za to bierze. To nie myślałem, że dostanie aż, pomyślałem sobie, że ludzie będą trochę jednak patrzyli przez pryzmat tych ostatnich wydarzeń i będą mu to wypominali i nikt mu wtedy tego nie wypominał, kiedy on wrzucił ten odcinek, ten... Nie właśnie, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ludzie bardzo szybko zapominają, bardzo tak. szybko wymazują pewne rzeczy i oczywiście to nie jest tak, że nie wymazują na zawsze, bo jeżeli Sylwester się, co zrobić, no nie. właśnie, jeżeli się znowu potknie, a potknął się chwilę później po raz kolejny, to ci wyciągną wszystkie te rzeczy. Które to, chwilę temu tak, tak. zapomnieli ze względu na to, że zrobiłeś teraz coś okej. Okay. Yy, poza tym Pandora przykryła absolutnie wszystko na ten moment. No, nią się zainteresowali wszyscy. No, nie, nie, musimy, nie musimy tego przypominać, bo Wy wszyscy również o tym dobrze wiecie, że, że tym żyli absolutnie wszyscy w kraju. No, łącznie z ludźmi, którzy o internecie nie wiedzą kompletnie nic. To, Jak to o Pandorze. On nic nie wie. On to o on słysza, myśli cały nie. czas, że jest na dyskietkach nie? i się zastanawia ostatnio, czy może cały. To, kupić. On z Pagazusem to – Zdecydowanie. Pegasus jest na akurat kartridże. – Tak. <laughs> – Dobra, ale no i właśnie nastała ta Pandora i w tym momencie, no tak, bo jednocześnie Konop, który mm, dwa lata temu, kiedy zrobił film o Leksiu, to chyba było dwa lata temu, bo nie trzy, prawda? Dwa. Ja, ja, ja się nie odzywam na temat timeline'u, bo ja jestem w tym najgorsza. Dla mnie szokiem Tomu jest. To styczeń na pewno. Tydzień temu, nie był dwa dni temu na przykład. To był styczeń 2022, podejrzewam. Że dwa lata temu, kiedy jebnęła ta rzecz z lekiem związana, to on trochę przegrał tę walkę z Wardęgą. Bo się okazywało, że ma niesprawdzone informacje, no ale tak, to są to, niepotwierdzone rzeczy. To jest rzeczy. Też dosyć ciekawe, bo to on koniec końców nie miał racji i powinien był przegrać, a on na, najwięcej na tej sprawie. On zdecydowanie najwięcej na tym zyskał. zyskał. Wiesz, dlaczego? Bo on potem zamknął się i tylko odpowiadał w Ardence, ale cały czas kontynuował swoją pracę tak, i robił dalej robił swoje newsy, rzeczy. To nie, nie odchodził i nie skupiał się tylko na tej dramie, ale robił i newsy, i dramę. E, ciągnął jednocześnie. Więc e, potem już wszyscy mieli to gdzieś, a potem się okazało, że ludzie piszą, że. On robi teraz naprawdę dobrą robotę, robi research, przykłada się. No poza tym e... też leksił, bo chciałam powiedzieć, że on nie wrócił, ale on wrócił na chwilę i to w takim... Złym tonie. Złym tonie i, i sam się w sumie. Tak, więc w pewnym momencie ten kredyt zaufania u Konopa poszedł bardzo w górę. E, Gimper też mi się wydaje, że zrezygnował z robienia komentarzy właśnie na rzecz tylko newsów. E, no a potem z Rewo zaczęli robić te, ten zgrzyt, który, no tak jak mówiłem, jest kanałem, w którym... E, w którym oni mają takie commentary, natomiast ja bym tego commentary stricte nie nazwał, bo Ale to jest jednak czynnego. o Zebo innego. cały czas. O Zebo nie zapomina. On ma, on ma dosyć... No, mocny jest to kanał commentary. Bo to jest z... tylko commentary. Tak, i Zebo robi ten kanał dosyć mocno, nie? w sensie no, nie pierdoląc się w tańcu, nie? Tak, i są bardzo, jest bardzo dużo filmów. To tak. są bardzo codziennie filmy. No nie wiem, jak jest u niego. Nie teraz wiem, jest, w każdym razie tam jest gęsto od filmów. Ja mam wrażenie, że tam jest codziennie nowy film. Być może jest to moje wrażenie, już powiedziałam, mam zaburzenie jakieś z pojmowaniem czasu dosyć mocne, no, ale jest ich dużo, jest ich dużo, on jest bardzo regularny i cokolwiek by się nie działo na x e, gdziekolwiek by się cokolwiek nie działo, to zaraz jest u niego. Takie chociaż krótkie formy wlatują. Tak, 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 a nawet dotyczące jakiejś dramy na Twitterze. Tak, tak, takich właśnie bardzo krótkich. Tak, to jest challenge. Zebro, czy zrobisz z tego 8 minut? No... Tak, tak, i tak to u niego wygląda, ale yy, dla mnie to jest y, taki. No, najbardziej szybko działający kanał, commentary, mm. bo on nie robi długich materiałów ze zbieraniem rzeczy na kogoś, tylko od razu nagrywa. Bardzo często ja się nie zgadzam z wieloma rzeczami, uważam, Bardzo że często są zrobione Może za szybko zrobić. Właśnie i uważam, za że są zareagować. zrobione trochę ze zbyt szybką reakcją i wydawaniem osądu, mm. że to jest takie, no, mi się wydaje, ja tak czuję, bardziej niż ja przemyślałem tę sprawę i teraz wam coś opowiem. No, ale to jest tak, taka forma commentary też. No. Jestem, ja jestem do tego u niego, Przyzwyczajona, i co mi się wydaje dosyć ważne, żeby w ogóle to nie chodzi tylko o jego postać, ale o commentary, ale niestety na to wiele osób tak nie patrzy, wypadałoby nie brać słów tych ludzi jako w słów wyroczni i słów absolutnie świętych, bo to są tylko ludzie i oni nadal mogą się mylić. I oni to, co powiedzą, to nie musi być. Wasz punkt widzenia. Co nam wielokrotnie udowadniał świat, i internet pokazywał nam, że no, ktoś był kurwa w błędzie, kto myśliście, że jest w omylny. Bardziej, Tak, ta, ta, to, to jest jedna sprawa, a jeszcze fantastycznie to pokazywała, chociażby wróćmy do dramy Wardęgi i Gargamela, gdzie ten nagrał, fi, Gargamel nagrywa film kurwa, Gargamel tu ma jednak rację, ten Wardęga to jest taki, Wardęga nagrywa film. Punkt dla wardęgi, jednak on ma rację, kurde. No tak, to jest punkt tak Ten gargamel to taki śliski typ. Ten kto I, Tak, i. Y kurde, ludzie, pomyślcie sami, po prostu, pomyślcie czasem sami i to nie, nie ma polegać na tym, że myślicie sami w związku z tym, co ostatniego widzieliście, tylko zastanówcie się czasem sami. Dobrze jest też oglądać rzeczy ludzi, z którymi się zwyczajnie nie zgadzacie, bo to wam pomaga budować wasze wa własne zdanie yy, i to też nie chodzi o to, żeby absolutnie się ze wszystkimi nie zgadzać we wszystkim, ale warto, warto poddać yy, takiemu yy, no. O sądowi? Nie osądowi, że podważyć w sensie. Hmm. Na, podważyć jeżeli, autorytet. Pod, tak, podważyć autorytet. Jeżeli słyszycie, że ktoś, kto w teorii jest autorytetem, coś mówi, zastanówcie się nad tym. Podważcie to sobie choćby tak dla własnej zabawy, czy to ma, czy to ma sens. Tu nie chodzi o to, żeby wpadać w dziurę. Yy, tych, no, taką szurowską, w sensie yy, teorii spiskowych, spiskowych teorii spiskowych. Absolutnie, absolutnie nie chodzi mi o ten kierunek, ale warto jest zanegować czasem pewne rzeczy, żeby ruszyć własną głową. No, dlatego słuchajcie, Ziemia nie jest wcale kulą, yy, ani elipsą, znaczy nie, 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 nie lata po elipsie i tak dalej, tylko jest po prostu płaską przestrzenią w trójwymiarowej. Kurwa, jak oni to nazywali? Projekcji. Projekcji. Nie, kurwa, ale naprawdę oni tam. Widziałem teorię, że jest taki projektor, który. Ja słyszałam dzisiaj w poranku kościelnego mówiącego, że dobrze, że w sumie ten okres, kiedy byliśmy w domach zamknięci, spowodował, że pojawiło tak, ja, się więcej teorii spiskowe. Ja czułem, że idziemy w złą stronę. I nie? Patrzyłam, jak zareagujesz na to, tak aż, aż większą uwagę zwróciłam na to. Ja wtedy też patrzyłem, czy na mnie kamery są akurat skierowane i czy widać, że trochę bo, się zdziwiłem. Bo moja mina wygląda tak. Ale dobra, wróćmy jednak do Pandory, która się wtedy zadziała i kiedy zadziała się Pandora, no to, po, no to pojawiły się dwa filmy. Pojawił się film Wardengi i pojawił się bardzo długo wyczekiwany film Konopa i nagle... Wardenga, Konop, no nie, no, zbawiciele po prostu, no, goście, no wiesz, którzy. Jak, jak ci premier, czy, czy ktoś mówi, że czeka na film y, Konopskiego, tak. no to, to to już jest takie, aha, I, ale raz, że zbawiciele, a dwa jeszcze wcześniej te filmy, które się pojawiły związane z Gargamelem i y, z Gonciarzem, które pokazały, że nagle te autorytety, które gdzieś tam przez tyle lat. Były i które mówiły tym głosem rozsądku, które mówiły tym głosem tolerancji, które mówiły, że należy tak robić, a jak tak nie robisz, to jesteś chujowy. No to w tym momencie te autorytety runęły. Więc ludziom z tego świata komentery trochę się zawalił ten, ten taki światopogląd. Ci, którzy wychowywali się na nich i którzy. Bo wiecie, co innego jest też to, że nawet jeżeli e, załóżmy. Taki gargamel mówił o tym, żeby sprzeciwiać się przemocy w związku albo żeby nie, 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 być, nie być takim i takim. To, że on to robi, to nie znaczy, że to, co mówił, żeby tak nie robić, że to jest złe. To jest dalej słuszne i należy nie postępować się w ten sposób tak, jak on mówił, ale to, że sam to robił, no to to już jest inna para kaloszy. To już wychodzi tam jakaś hipokryzja i wtedy on traci wiarygodność, ale niekoniecznie... Te wartości, które gdzieś tam reprezentował, to też należy sobie gdzieś tam uwzględnić, bo wiesz, spotkałem się z taką wtedy teorią, że w takim razie, no tak, no pot są ci typowi lewacy, nie. No nie, te wartości lewackie, które lewicowe, przepraszam, które czasami się pojawiają. Wiadomo, że często są odczapy, często są utopijne, często są abstrakcyjne, ale często są też słuszne, tak samo jak wartości prawicowe też często są odczapy, często są utopijne, ale często są słuszne. I należy mieć jakiś otwarty web, otwarty światopogląd na to wszystko. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tej chwili uważam, że takie stricte kanały komentarzy nie mają racji bytu. I nie ma opcji, że może to jakoś wróci, nie wiem, takie osobiste właśnie komentarze, ale wydaje mi się, że je, będzie teraz z tym ciężko, żeby był jakiś kanał, który będzie stricte komentery i który będzie tylko to robił, który osiągnie tak niesamowite mm. wyniki, bo ktoś mu zacznie coś wygrzebywać kurwa. Stanowski też takie komentary. No i Stanowskiego, można wchuj rzeczy Ale ja mówię, nie? że robi komentary. No robi, robi komentary. Zresztą w kanale Zero mamy też cały dział komentary, który się tam pojawia. Często to są komentary. Czy, tylko... To nie przypomina mi komentary. Bo to są bardziej nie reportaże, mówiąc. nie? Tak, nie, to, to w, niż w ogóle komentary. mi się ko nie kojarzy z komentary. W sensie dla mnie przestrzelona nazwa dla tego formatu. No tak. Bo nie, komentary to nie jest było dziennikarskie Zero, to było komentary tak. takie bardziej. Tak, nie? Tak, 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 tak. To było właśnie. Skupiasz się na jednym temacie i lecisz z tym tematem, pak pach, pach Pach, pach, tak, pach. forma wywiadu, reportażu to już jest. To, to nie jest komentarz. Bo to jest niby wyższa półka. Nie, tego no komentary. tak, ale to nie jest komentarz. Ale widzisz, no na przykład to, to, zgadzam się, no na przykład teraz my zrobiliśmy. Komentarz mogłoby być, gdyby do reportażu teraz on usiadł i opowiedział, Wiem. co o tym myśli. No to to jest komentarz, bo komentujesz tak. to. Ja zrobiłem z tym, z, jak zrobiłem o tej Poznani, to poprosiłem chopa, żeby mi zrobił tam reportaż tak. i żeby tam poszedł. I to też uważam, że wyszło poza ramy tego komentarza. Ja się zastanawiam czy kierunek komentarzy w którym nie zmierzamy to właśnie biorąc pod uwagę że ludzie którzy byli autorytetami którzy się jawili jako osoby nieskazitelne które mhm. były tymi właśnie strażnikami stojącymi na straży moralności te figury upadły mhm. i symbolami tego jest chociażby Gergamel i Gąciasz. dla ludzi to są bardzo mocne symbole Wardenga też, y, tak? też już ale, powoli. Ale to był gość, który miał zawsze troszeczkę coś tam tak, za uszami, tak. więc on się tym bronił zawsze, nie? Oczywiście, ale mimo wszystko ludzie go bardzo uparcie wrzucali y, do tego worka, że to jest jednak gość, który jest moralnie wyżej niż inni. No bo czemu miałby nie być? No bo to, 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 to co mówił, było mi... prawdą. Tak, ale chodzi mi o to, że ludzie sobie wrzucają tych ludzi na piedestał. No, no, nie oczywiście. mówię, że to jest wina mimo tych ludzi. Ja nie mówię, że to jest wina tych ludzi, którzy, którzy są chociaż czas Czasem się oni sami stawiają w roli moralnie lepszych, co głośno słychać w ich wypowiedziach. Ja teraz nie będę mówiła kto, bo to jest bardzo nieistotne. Dlatego ja zawsze mówiłem, że nie jestem moralnie lepszy. Dobrze. Chodzi mi o to, że tak to, tak to wyglądało, tak to wygląda. I dla ludzi kanały, kanały commentary w tej postaci i te autorytety, jeżeli ci się wywraca jeden, drugi, za chwilę trzeci, ktoś tam jeszcze, to co chwilę o kimś się okazuje, że ten bierze narkotyki, ten, nie wiem, sypia z prostytutkami, ten zdradza swoją żonę, ten robi coś tam, czyli robią dokładnie to samo, co wszyscy inni ludzie na świecie, ale są postrzegani jak autorytety, to dla ludzi to jest szok. I w tej formie, commentary, dla mnie... To jest głupie, że dla ludzi jest szok, że ktoś jest, kurwa, taki jak inni. Nie? To, no wiem. I pojawiają się teraz na, na naszej planszy mhm. takie postacie, jak wcześniej wspomniany psychotrop, mhm. który mm, został no, wywo wywoływany, tam był parę razy y, do tablicy przy okazji różnych... Y, no, różnych afer związanych zazwyczaj no. ze środowiskiem bardzo patologicznym potem masz sytuację kiedy kiedy Boxdel i Wardenga u siebie go goszczą w no aferkach potem pojawia się nie wiem ale się dowiem który robi o nim film mhm. i okazuje się że ten nie wiem ale się dowiem który jest jako ten kanał komentarzy jeszcze w takiej formie w jakiej znamy tak. komentarze okazuje się, że nie zrobił chyba najlepszego researchu, bo zrobił go dosyć po łebkach, bo przychodzi do programu u szalonego reportera psychotrop i odpowiada im, punktując, w których miejscach popełnili błąd i wiele razy wskazując na rzeczy dużo nawet bardziej hardkorowe, można by powiedzieć, które on zrobił i o których sam już opowiadał. A może to jest technika taka? Być może jest to technika, ale to jest gość, który te rzeczy, o których oni opowiadają, opowiedział już jakiś czas temu u Aha, siebie ok, ok. w mówię, to było jak jakiś taki audiobook. Nie mam pojęcia, czy to był podcast, czy to był audiobook, no, czy to była słyszeć, książka. Nie, nie mam pojęcia. Nie w każdym... No, ale jak już się porywasz ja wiem, ale na strony... robienie takiego filmu, to jak masz materiał taki, jak on zrobił o sobie, no to masz tam wszystko w tym materiale. No materiał o nim, w sensie, czyli to jest coś, No, co... ale to masz informacje i teraz możesz się skonfrontować też okay. z tym materiałem, no, dobra, który on nagrał. W każdym razie on tam wyciąga, na przykład mówi, dobra, tutaj powiedzieliście to i to na mój temat, a to nie było tak, bo to było inaczej. Albo i na przykład okazuje się, że było dużo bardziej hardkorowo w sumie. Mm. E, więc nie, nie wybiela się w tym. E, jednocześnie przedstawia się w jakiś tam określony sposób. Ma dar mówienia, bo mhm. mówi dużo bardziej ładnie i składnie niż nie jeden kanał w tym momencie, który jest opiniotwórczy. Mhm. Już chodzi mi o składanie zdań po prostu najzwyczajniej w świecie. I czy to nie jest tak, że w tę stronę komentary popłynie? To znaczy, że będą się pojawiały jednostki, które mają Ale za uszami, które będą mówiły hej, Kurwa, przecież ja przejebałem bardzo dużo... Szalo... Szalony jest taką Szalony osobą. Reporter, w zrobiłem to i to, przyznaję się do tego, tak? Zrobiłem i to. Ludzie rzeczy. kochają grzeszników, no oczywiście. Właśnie o no, tym wiadomo. mówię. Czy to, nie, czy to, że ja odjebałem ileś tam rzeczy w swoim życiu, nie oznacza, że mogę powiedzieć, że ktoś inny też odjebuje? Słuchaj, to jest tak. Jeżeli masz... Czy to nie jest bardziej ludzkie? O Jeżeli to mi masz... chodzi. Czy to nie stwarza wtedy... Jeżeli e... masz czarny charakter, który się nawraca jest dużo ciekawszą postacią niż bohater, który się stacza, no. zdecydowanie. Jest dużo ciekawszy dla ludzi i czujesz, bo każdy sobie w sercu, w serduszku sobie pomyśli, ja też mogłem w życiu zjebać wiele rzeczy, ale teraz mogę. Jest dla mnie szansa. Ale teraz jest dla mnie szansa i mogę czynić dobro, załóżmy, albo mówić coś pożytecznego dla ludzi. To jest zawsze Jeszcze, takie, uff, ale to też jest tak, że yy, jeżeli ciągniecie do czegoś złego, w takim ogólnym pojęciu społecznym do czegoś złego, ale masz tylko tę jedną rzecz, no, chociażby nie wiem, no chlejesz po prostu jest, mm -hmm. jesteś alkoholikiem, albo właśnie jesteś w dragach, tak, czy zdradzasz notorycznie swojego partnera czy partnerkę, tak, jakieś takie no nie fajne rzeczy, nie, ale jednocześnie potrafisz znakomicie wypunktowywać inne rzeczy, które są złe i wskazywać na nie palcem, to czy tamte rzeczy przez to y, przestają, prze, tracą nie, jakby, ja te, ja te, tracą na tym, wadze. No to jest tak jak w ja tym, A Gargamela. No, u, u tego Gargamela. To jest ten sam case. No. On, ale to jest też przykład zawsze, podaję y, Gościa, który krzyczy, że nie wolno pić za kółkiem, a który sam powoduje wypadek, będąc pijanym za kółkiem. Mm. Czy to oznacza, że mówił nieprawdę, i teraz należy, skoro był twoim autorytetem, to wsiadać za kółko? Nie, dalej. To, co on mówił, to była prawda. To, że on sam nie postąpił słusznie, to jest inna para kaloszy, on wychodzi na hipokrytę. Natomiast rzeczy, które głosił, nie są rzeczami hipokrytycznymi, tylko są kurwa prawdą, którą należy stosować. I tak, owszem, ja uważam, że teraz to pójdzie trochę w tę stronę. E tylko, że to będzie inaczej traktowane. To nie będzie traktowane jako właśnie takie. Może i lepiej. Może że i lepiej, bo to nie moralna będzie traktowane autorytet. jako moralny autorytet, że tak trzeba postępować i chuj, tylko może to u ludzi że włączy tak, trochę myślenie. Nie, nie, tak, że tak nie powinno się postępować, że, po prostu. Że tak może się nie powinno postępować, a że mówić to osoba, która jakieś tam błędy przeszła, no tak jak mamy, no nie wiem. i. Tańcula też robi takie rzeczy. I no są, są ludzie, którzy są z tego, z tych fejmów, z tych freak fightów, często z patologii, którzy też próbują swoich sił w komentowaniu rzeczywistości mm -hmm. i którzy dostają poklask od ludzi, bo nagle się okazuje, że wiesz, że mm, na chłopski rozum to to pasuje, nie? Na chłopski rozum się w szczególności sprawdza. Tak, tak, no zdecydowanie. I ja nie mówię, że oni osiągną sukces w tym commentary, bo też mi się wydaje, że to nie będą kanały Commentary Stricte, tylko tak jak mamy w przypadku właśnie no ten szalony, tak jak mamy yy, Revo Gimper, tak jak mamy yy, nie Goats, no chociaż Goats też, ale Aferki. To są wszystko rzeczy, to, to nie są dla mnie komentarze no, rzeczy. To, są dla mnie, to jest ewolucja chciał tego. Chciał zrobić, tak? Taki podcast commentary. To chciał zrobić Wardenga. Tak. No. Ten pierwszy odcinek to, to nie miał nic wspólnego to jest ewolucja ani z podcastem, tego, ani z commentary, ale no nie wiem, czy to w którąś stronę popłynie, czy w ogóle to w którąś stronę im popłynie. To, to jest dla mnie debata. no To jest... To jest debata, tylko no właśnie nie debata na zasadzie ja mam taką rację, pan ma taką rację i teraz rozmawiamy o jednym punkcie, bo często to są ludzie, którzy w jakiś sposób się tam ze sobą to zgadzają. Jest, to jest bardziej niż debata. Też nie do końca rozmowa. To jest, powinno być na to jakieś nowe słowo, musimy je wymyślić. i... Prosimy w komentarzu, żebyście napisali. Przedstawianie jak... swoich racji często ale kilka zgad... osób. I często to osoby się zgadzają ze sobą, i nie ma tam zgrzytu. Tak. Co to może być? No bo w zgrzycie nie ma w ogóle zgrzytu, chyba. No dlatego <gry> o tym mówię. Więc co to może być? Jak może się to nazywać? Może znajdziecie jakieś fajne słowo na to? Dajcie znać w komentarzu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Napiszcie nam, jak myślicie, w którą stronę zmierzają kanały komentary. Czy w ogóle oglądacie? Czy w ogóle was takie treści interesują? Czy lubicie? Jesteście odbiorcami komentary? Czy to jest kompletnie I na kompletnie pewno kogoś wspominaliśmy. I na pewno wy, kogoś się oglądacie? E, tak, może. Piotr Parking. O, o, ja na czy... przykład, ja oglądam. No, na przykład, więc. Maciek się dowiedział ode mnie i wspominałeś tak. o, u siebie w, w czym? W YouTube Rewind? O, ja chyba? jeszcze wcześniej wspominałem. Ah, okay. Tak, to ja mówię, e, ja ci Więc na pewno postać. kogoś wspominaliśmy, bardzo przepraszamy, ale tu też nie chodzi o to, żeby. Wymienić wszystkich to nie jest tire list jakaś, tylko po prostu rozmawiamy o historii tego i o tym, w którą stronę to poszło i tak. dokąd to zmierza. Gdzie idziemy, dokąd zmierzamy, nie wiem, Kowali ale się dowiem polsko. Z niedzielę zobaczcie Popcorner a we wtorek oczywiście będą papierki. No i zostańcie z nami. Pa! Bye!